Będę mówił w całej Polsce, że najlepsze śliwki u Jugosława, a mam nadzieję, że się dowiem dzisiaj też o tym, śliwowica jeszcze lepsza. Kažu, u cijeloj Poljskoj ću da pričam da je najlepša srpska šljiva, a nadam se, pošto ću uskoro imati prilike da proverim i da je šljivovica Jugoslavljeva još lepša. Dugo godina još vidimo i sastavimo. Opštinu Blace danas je posetila delegacija iz bratske opštine Hmeljnik iz Poljske i ovom prilikom dogovorena je uzvratna poseta naše delegacije u junu sledeće godine kada se kod njih održavaju svečanosti povodom slave njihove opštine. Takođe, ovom prilikom dogovorena je i poseta delegacije opštine Blace koja bi brojala 50-ak naših građana i tom prilikom posetili bi se Brisel, Evropski parlament, a to sve zahvaljujući predsedniku opštine Hmeljnik, odnosno njegovom ličnom prijatelju koji je u Evropskom parlamentu. Delegacija poljskog grada Hmeljnik na čelu sa predsednikom ove opštine Jaroslavom Zatorskim boravila je u zvaničnoj poseti opštini Blace. Tokom ove posete predstavnici bratske opštine Hmeljnik bili su na prijemu kod predsednika opštine Blace Ivana Burgića. Čelni ljudi ovih dveju opština diskutovali su o raznim temama. Između ostalog dogovorena je i uzvratna poseta delegacije opštine Blace ovom bratskom gradu u Poljskoj. Nakon prijema kod predsednika opštine Blace Ivana Burgića, predstavnici poljskog grada Hmeljnik obišli su ugledno poljoprivredno gazdinstvo Jugoslava Zdejkovića u selu Đurevac. Proizvodni program Lekare Lazar, kulturno-istorijska mesta u opštini Blace i Đavolju Varoš. Danas je predviđeno da delegacija iz Poljske obiđe gazdinstvo Jugoslava Zdejkovića iz Đurevca, zatim Lekaru Lazar, Đavolju Varoš i to bi otprilike bio program za današnji dan. Bardzo się cieszymy, że możemy... Chciałem bardzo się spotkać z tobą. I liczno sobie znało, że chciałem, żeby się widzieć z tobą. A i mnie drago. To idziemy zobaczyć. Par godzin. Parę lat się. Čili musi być dojrzała do słyszenia. Czyli musi być dojrzała. Mamo ci ona już na dozry u chladniaczy. I jeszcze w tej chłodziarni ona jeszcze tam dojrzewa dodatkowo. Tutaj jest słodsza ta śliwka, u nas jest bardziej kwaśna. O, to jest sladziarz. Te takie rany już. I najlepiej się suszy. Bo jest taka troszkę taka... A masz jeszcze jakieś drzewko inne odmiany?
Proszę powiedzieć jakieś swoje wrażenia o blacu, tak ogólnie. Co się panu tutaj podoba? Ja w ogóle patrzę na Blace z wielkim sentymentem. Bardzo lubię to miasteczko. Ja jako volim ovaj gradić i prilično sam vezan za Blace. Tu jest dużo słońca i nawet śliwki są słodsze niż w Polsce. Ovde ima puno sunca i śliwa je mnogo slađa nego u Poljskoj. Oglądam tą samą odmianę, która rośnie w moim sadzie. Gledam istu ovu vrstu šljive koja raste kod mene u vrtu. I ona tu jest słodsza. I ovde je ova stenlika mnogo slađa. Czyli blaca, śliwka blacańska jest lepsza od polskiej i może naprawdę pokonać na rynku owoce z innych krajów. Što znači da je blacanska šljiva zaista mnogo bolja od polskie šljive i da može da prosto preuzme tržište. Także w momencie, kiedy Serbia by miała możliwość eksportu na rynek cały europejski, to na pewno śliwa serbska będzie produktem numer jeden na rynku. Tako da onog trenutka kad Srbija bude u prilici da preuzme tržište Evropske unije, siguran sam da će srpska šljiva biti proizvod broj jedan. A mój przyjaciel Jugosław, uważam, że bardzo pięknie prowadzi sad i naprawdę jest się kim pochwalić. Mój przyjaciel Jugosława Zdejković zaista na divan način vodi ovo gazdinstvo i stvarno ima čime da se pohvali. Także pan burmistrz powinien wiedzieć, że ma w swojej gminie znakomitego gospodarza. Tako da nadam se da je predsjednik opštine svestan toga da ima jednu vrlo, vrlo važnu osobu ovde u svojoj opštini. Dziękuję bardzo. Chwała najlepsza. Dugo godina još vidimo i sastremo. Ja se prvo zahvaljujem gospodinu koji je eto odvojio vremena sa njegovom delegacijom te došli da posete na te jedno, što mi kažemo, zgrano seljačko domaćinstvo. Panu burmistrzowi, že znalaz čas i že miao henć i privio delegacije v odvjeđilne našego tutaj, jak mu vime, tak hlopskiego domu. Zahvaljujem je gospodinu našem predsjedniku koji je našemu panu možda i on putio kod nas bez obzira što se mi znamo od ranije. Bo može on tež da proponova u tom izgledu. Hvala, hvala svima koji ste došli, izvinite za doček koja je malo brzina. I dziękuję wszystkim. Ali nadam se bit će vremena da popravimo. 100 lat, 100 lat, njeg žije, žije nam. 100 lat, 100 lat, njeg žije. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Będziesz kiedyś po robocie. Opet da se vidimo. Po robocie będziesz kiedyś, to się zapraszam. Kad ne, nemate mnogo posla, izvolite, dođite malo u Poljsku. Ja znak, pažnje malo. A, tak si zrobija. Dziękuję. Dziękuję. Pa je najbolje. Prijatno. Doviđenja domaćina, hvala najljepše. Hvala vama, izvinite ako nešto nije bilo u redu. Hvala, hvala. Mi smo se malo potrudili da bude lepo. Hvala.
dziewiąty już jesteśmy w Blacy, tutaj nie spotykamy się. Trenutno na 610 metara nadmorske visine i pred nama je staza duga 850 metara. Znajdujemo se na 600 metrov nad morzem i będziemy chodzić ścieżką długą 850 metrov. Zaobilazak nam je potrebno do 40 metrov. Czyli potrzebujemy mniej więcej ile? 45 minut, żeby się przejść. Želuljeva rušena površina 67 hektara je od 1959. pod zaštitom države. To mjesečko Djavelske od 1958. roku jest pod opieką państwa jako park przyrody. Na tom prostoru, pored figura, možete vidjeti izvađenje reke Izvora, Crkve Svete Petke i Spaske Rude. Tutaj oprócz tych fajnych takich rzeźby, które ziemia zrobiła erozją, można też zobaczyć fajną, bardzo ładną cerkiew. Są też dwa źródła i saskie kopalnie. Na izboru za 7 svjetskih čuda prirode Đavolja Varoš je u top 77 u svijetu. Myśmy wystąpili na tym, znaczy złożyliśmy podanie, żeby Djavolja Varoš stała się jednym z cudów natury. Niestety nie weszliśmy do tego wąskiego wyboru. Zostaliśmy na liście od 77 takich podobnych miejsc. Popularnych miejsc na świecie. Top 77, 23 w Europie. W każdym bądź razie jest to destynacja bardzo popularna dla turystów, dla wycieczki. Zawsze są ludzie odwiedzający to miejsce. Ovo su uspred vas saski rudnici, tačno je jedan utaka ovdje uspred vas. Rudi se nalazi malo dalje, ali poslije su 13. roka. Tutaj, dokładnie tutaj na przeciwko znajduje się jedna z tych kopalń saski. I tam troszkę dalej jest druga i one pochodzą z 13. wieku. Da, imala je i gvožđa, i bakra, ovo. No, bil mjeć, tak, sink, olup, ale zlota. Imala je i srebra i zlata. I srebra tež. I ruda je stala mjesta odloženo i stala ruda. I z tego miejsca to, co znaleźli, wodzili do następnej miejscowości, która się nazywa Rudare.
to znaczy w kopalnię. I tam się przerabiało. Tak, kopali tutaj też bardziej na południe, tam pod kopalnicą. Trzecia kopalnia tutaj. I on je jedini ispitan, vidite da ima znatno veći otvor i njegova dužina je 800 metara. Dugość je 800 metrów, to jest taka już, znači, wybadana kopalnia. To ona ma 800 metrów? Tak, 800 metrów. On je jedan ispitan, pritom, a karakteristika videli ste da ona donje dva rudnika su imaju zato mali Bo ten ma taki większy, to większe takie te wejście, a tam do tych to prawie, że nie można wejść. Bardzo właśnie nie można wejść. Sasi su na korzeń mieli pójść, ulazili rudnik, kopali su rudnik, tak se vraćali. Bo Sasi robili tak, że oni na kolanach chodzili do tych kopal, albo... Gavilo Varoš u svetu, pored samih figure, jesu izvor? Bo to jest następna rzecz, znaczy oprócz tych figurek, to Gavilo Varoš słynie też z tych źródeł. Takvih izvora u svetu ima ukupno 7. Tylko 7 takich źródeł, to je tej samej zawartości. 3 su u Rusiji, 2 su u Italiji. 3 w Rosji, 2 we Włoszech i 2 su po nas. I 2 u Gavilo Varoš. Ovo je crveno vrelo, njegova pH vrednost je 3,5. Znači, to se naziva červone žrudlo i ima pH vartošć 5,5. U sebi ima dosta gvožđa, baka, olova, cinka. Thank you.
500 kwadratnych metrów, ukupno 202 figury. Znaczy tutaj na tej przestrzeni znajdują się dokładnie 202 figury. Figury są različitych oblika i visina, w osnovi są od pola metra do 3 metra. Od pół metra do 6 metra, znaczy są, wszystkie są różne wielkości i wysokości. A od 2 do 5 metra? Od 2 do 5 metra. Od 2 do 15 metra wysokości. Sastoje se od krešnika, lapor, cegline i peska, a na vrhu je... ...mirnu pjasku, a na vješku te takve kapeluše. I andezit. Andezit, tako znači, kamen vulkanični. Z erozji ziemi, czyli gdy pada deszcz, to po prostu ta ziemia spada i tworzy. Ta pierwsza tutaj, która stoi przed nami, straciła ten kamień, kiedy było trzęsienie ziemi na kopalniku, na tej górze. Już i tu, no. Po pobliżu. Pana Nestej. Tak. Nie na wesele, to nie grozi nam nic. Bo to jest legendy, miałem jeszcze na powodzie. To sobie spieszyłam. Ale ja sam wracam na wysyli, powiedziałem. Govorim da je Venčak na prezestu, međutim da mi je bilo mali boga i on ih skamenuje ovde. Znači, po toj legendi je ova prva figura koju vidite ispred svih ostalih. Još neko pitanje, ili ćemo da prvo ovom izvijemo na stand probu? Pan direktor, ali moj šef. I to mi tu čekajte, daj. Idziemy. Idziemy dalej, da. Na tym pracować, prawda? Jakie są Pana wrażenia teraz po zwiedzaniu miasteczka diabelskiego? Czy to sprawiło wrażenie dla Pana? Tak? Olbrzymie wrażenie. Przede wszystkim sama nazwa już jest intrygująca. Ovo na mene ostavilo veliki utisak, ovo mesto, čak i samo ime grada Djavolja Varoš je već na mene ostavilo. Natomiast jak się zobaczy, to rzeczywiście nazwa jest adekwatna do tego, co się widzi. Ale tek kad sam video, shvatio sam da je ime ovog mesta potpuno odgovarajuće. Zajadę do Polski i opowiem, że w Serbii, głęboko, no, w takim pięknym miejscu, znajduje się niezwykłe zjawisko przyrodnicze. Pričat ću sada svojim prijateljima i porodici u Poljskoj da se u Srbiji tako u jednom lepo malo mesto nalazi jedan neverovatan spomenik prirode. Chciałem pozdrowić wszystkich mieszkańców Blace i całej Serbii, że mają tak piękne miejsce, z którego mogą być dumni. Želim ovom prilikom da pozdravim sve stanovnike Blace i uopšte cijele Srbije i da im kažem da zaista imaju čime da se ponose. Dziękuję. Hvala. Nalazimo se u turističkom kompleksu Djavolja Varoš u Kuršumliji. Došli smo sa našim gostima iz Poljske, našom bratskom opštinom Hmeljnik. Oni su došli juče u redovnu posetu našoj opštini. Slavimo jedan mali jubilej, već 5 godina sarađujemo sa njima. I mislim da je ovo stvarno lepa prilika da možemo da dođemo u okviru našeg okruga, da posetimo neke turističke potencijale, da ne moramo da idemo u neke druge opštine, nego da jačamo tako zajednički našu Toplicu. Nemam potrebe da pričamo o Djavoljoj Varoši, svima je već poznato da je to kandidat za svetsko čudo. U okviru tog takmičenja osvojio je 77. mesto, znači nalazi se među 23 evropskih čuda u Evropi, što znači da je stvarno to ponos cele Toplice. Mi sada idemo u Prolom banju na ručak i posjećivali smo neke turističke potencijale i simbolično nalazimo se u podnožju planine Radan. Nedavno je nastao Radan klaster koji se bavi turističkom promocijom Toplice i mislim da je ovo jedan korak ka tome da ugostimo strane turiste da posete našu hranu i da posete naše turističke potencijale, jer ono što mi možemo da nudimo jeste ova dobra hrana i priroda i mislim da su to sve ove razlozi za razvoj turističkih potencijala našeg okruga i naše opštine Blace.